Level 16. Jadę na Pyrkon ze swoim kolegą. Kolega bardzo anime fan. Mangozie, i tak dalej. Nie lubię za bardzo takich rzeczy, ale kolega spoko no to pójdę. Pyrkon całkiem spoko. W sumie introwertykiem jestem, ale z innymi jakoś dało się żyć. Planszówki i Star Wars, fajnie. Kumpel mówi mi, że chce na blok anime i mangi. Jakieś zjebane wykłady o rysunkach, historii animacji, jakieś księżycowe księżniczki. O co chodzi? Wszyscy poprzebierani w jakieś kostiumy. Zwie to się chyba cosplay, ale wolałem uniknąć tego, bo nie chcę zostać jakimś futrzakiem czy libertarianinem. Mój kolega chce mnie poznać ze swoimi znajomymi. Podchodzę z nim do czteroosobowej grupki. Jeden, wysoki nerd. Z początku zamknięty w sobie, ale jak zacznie o czymś mówić, to potrafi się w tym zatracić. Druga, całkiem ogarnięta dziewczyna. Wyższa od nerda, chyba najbardziej z nas wszystkich wiedziała, co się tutaj dzieje. Kolejny to taki śmieszek. Zarzuci żartę tu i tam, chce, żeby wszyscy się dobrze bawili, z chęcią oprowadza popierkonie. Ci wszyscy, to nieważne, tak naprawdę. Bo wreszcie mogę pisać o tej ostatniej. Malutka, w porównaniu do innych, o pół głowy niższa ode mnie. Oczywista fanka anime, cały cosplay, różowe włosy, istna jakaś szkolna dziewczynka. Jakaś taka chłodna i wredna była w stosunku do mnie, strzelała jakieś fochy. Hm, <laughs> Birkon już trochę trwa. Dowiedziałem się, że nerd to Jan. Ta ogarnięta to Monika, śmieszek to Radek, a ta wredna to Kasia. Hoho, jakby mówić do niej Katarzyna, to nawet pasuje. Taka Caryca! Może zrobiłaby mi rozbiór dzisiaj we nocy? O dziwo, ta Kasia ciągle chce ze mną rozmawiać. I w sumie bardzo miło. Stała się bardziej wrażliwa. Opowiadała o swojej ulubionej mandze. Od takiej rozmowy to mógłbym zostać mango zjebem. I tak się zaczęło dziać. Po kilku godzinach zapytała się mnie, czy chciałbym ją może odwiedzić na noc u niej w domu. Bez żadnych podtekstów. Po prostu następnego dnia miałem wracać, jak chciała ze mną spędzić trochę więcej czasu. No ja w sumie też z nią. Wchodzę do niej, jej rodziców nie ma. Pytam się, gdzie oni są. Pojechali na Mazury z moją młodszą siostrą. Ja zostałam w domu, bo chciałam na Pyrkon. A mieszkam blisko i taka sytuacja prędko się nie powtórzy, a na Mazury sobie jeszcze pojadę. Bardzo miło. Siedzimy razem już jakąś chwilkę. Może godzinkę? W sumie to nie wiem, bo oglądałem anime i próbowałem się skupić na napisach, bo nie ogarniam nic jabłońskiego. Co chwilę idzie do łazienki coś poprawić, makijaż czy coś. Raz nie ma jej przez około 20 minut. Kasia, co robisz? Wszystko ok? Wychodzi po chwili: Przebrała się w jakiś taki kombinezon o kształcie pandy. Mi dała podobny, ale czerwony. Za wstydzeniem mówi mi. Pomyślałam, że miło by było się przytul... W takich jest wygodniej. Siadamy razem na kanapie, śmiejąc się razem i dobrze się bawiąc. Przesuwamy się do siebie coraz bliżej, o kilka centymetrów za każdym razem. Jedną ręką jem chrupki, druga leży wokół niej i się przytulamy. Nagle łapie mnie za rękę, w której trzymają chrupka i wciskają między swoje uda. Panika! Co się dzieje? Boże, muszę ci coś powiedzieć. Nie mogę już wytrzymać. Ona cała w płaczu, aż głos jej się łamie. Ja nie jestem dziewczyną, to wszystko crossdressing, modulacja głosu. Gdyby nie to, że piję ciągle herbatę, to zdarbym gardło. Co, JPG? Ale jak ty to ukrywałeś przez ponad kilka godzin? Pokazuje mi, jak wpycha sobie jabłko Adama wysoko ponad gardło. Od tego jego głos nabiera niewinnej dziewczęcej barwy. Pokazuje swoją dietę, ćwiczenia. Jego rodzice nie mają nic przeciwko takiemu synowi, ale to jest jego jedyna pora, kiedy może wyjść na ulicę i być Kasią. Nie wiem już, czy mi przykro, czy mam się gniewać. On siedzi zapłakany w oczach. Proszę cię, czy mógłbym chociaż na tą jedną noc być Kasią? Ja dalej w szoku. Plose. I w tej chwili. W tej jednej chwili, jak mnie coś kurwica nie wzięła, jak jej zapierdoliłem na ryj, a bardziej jemu, kurwa nie będzie mi żaden degenerat degeneracił, kurwa. Że ja z fembojami, mam się tutaj ruchać? Żadne takie. Jebać anime, jebać femboi, nigdy więcej żadnych takich rzeczy. Nie będzie mnie żaden trap prześladował, mówię jej, żeby wypierdalał. Sam wychodzę z tego domu, jestem z siebie dumny, że nie dałem się opętać żadnym trapom, ani nic z tych rzeczy więc pamiętajcie, ludzie, przestrzegajcie się trapów i femboi, bo od tego nie ma ucieczki. Nie ma drogi powrotnej. Jak ktoś chce, to nawet knur może być kurwą.